Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online, moi drodzy. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I dzisiaj będziemy sobie tuningować tego oto Jaguara F-Type'a, który w GTA nazywa się... Zaraz sobie zobaczymy. Jakoś się nazywa. Nie wiem, nie potrafię nawet przeczytać tej nazwy. Jesteśmy sobie w jednym z moich trzech garaży i zobaczmy sobie ten wóz z bliska. Tak wygląda Jaguar F-Type w tej grze. Jest ogólnie mega szeroki, naprawdę jest mega wielki. Jest to sportowy samochód i bardzo, bardzo mi się podoba. Ma składany dach, nie ma wersji z twardym dachem niestety, ale zaraz zobaczymy, jakie ma opcje tuningowe w warsztacie tuningowym. No i może też posłuchamy, jak brzmi, bo to też jest ważne przecież przy kupnie samochodów GTA i ogólnie. Dobrze. Także widzicie, jest to naprawdę szeroka krowa. Teraz jak patrzymy od tyłu, z przodu przypomina troszeczkę SLS-a, ale z tyłu to jest Jaguar F-Type, no skumajcie, no nie? I o ile w rzeczywistości F-Type brzmi po prostu wspaniale, tak tutaj brzmi ten samochód jak... No posłuchajcie sami. Nie brzmi w ogóle. Nie wiem, do czego to porównać. Jakby włożyć tu silnik z jakiejś... Nie wiem nawet od czego. Szok po prostu. Nie fajnie brzmi na pewno, ale mega wygląda. Naprawdę bardzo mi się spodobał z wyglądu i dlatego go kupiłem. Chcę sobie go sprawdzić koniecznie, jak będzie jeździł. Może nie będzie mi się podobał, ale jeśli chodzi o jazdę, ale zobaczymy, zobaczymy. Przed tuningiem jest tak sobie, jest nawet słabo bym powiedział, jeśli chodzi o parametry jezdne. Ale zobaczcie, włożyłem dopiero pancerz i hamulce, a już mam dość wysokie statystyki, jeśli chodzi o prędkość maksymalną, więc może być tutaj naprawdę ciekawie. Opcje tuningowe, no jak na razie słabo. Silnik. O kurczę, drugi poziom już sporo ulepszenia. Zobaczymy, ostatni poziom to już jest max, co się też rzadko zdarza w samochodach sportowych. Myk. Maska. O tutaj trzy opcje. Takie otwory albo takie otwory. Te pierwsze mi się bardziej podobają, te standardowe. Z włókna węglowego w ogóle mi się nie podoba. Klaksony odpuszczamy, tak jak zawsze. Ksenonowe światła jak zwykle, czy reflektory. Tablica czarna z żółtym, myk, lakierowanie. No i tutaj właśnie, muszę się zastanowić. Jest tylko jeden kolor, ekipa. Ekipa Toaster posiada taki kolor. A ja sobie bym wziął matowy, zobaczył, jak wyglądają maty. Ja wiem. Nie odblokowałem jeszcze tych nowych matowych. Metalowy. Metalowe są takie, matowe, klasyczne, zobaczmy. Lodowa biel mam teraz. Śnieżna biel. Nocny fiolet, na tym aucie wygląda tak i wydaje mi się, że nie pasuje. Co by tutaj wziąć? Nie chcę takich szpitalnych kolorów jak tutaj. A też znowu nie chcę jaskrawego. Niebieski za mocny, wydaje mi się. Nocny błękit. Wow. Wygląda spoko. Ja wiem, taki? Czy taki hardkorowy? Wyścigowy żółty. Jak myślicie? Coś mi nie wygląda, jakby to pasowało do tego auta. Ale z drugiej strony, ja wiem. Żółty. Ten wygląda spoko. Żółty taki bardziej w pomarańcz wchodzi. O! Jasny pomarańczowy. Pomarańczowy. Winna czerwień. Nie, biorę
to biorę. Ta czerwień. Jaka to jest czerwień? Cabernet. Cabernet tak się nazywa. Bardzo ładna czerwień, biorę to. Taka, jak ja to mówię, okresowa czerwień. Ej, nie sprzedaj. Dobra, progi. Myk. No i spoiler. Myślę, że bez spoilera coś tam w statach się zwiększa, ale ja w to nie wierzę. Na pewno felgi będzie trzeba zmienić, bo mi się te nie podobają. Turbo montujemy. Kurde, ile kasy straciłem już w ogóle na te tuningi. Rodzaj kół. A weźmy luksusowe. Ojej, co to za felgi w ogóle? Aha, to mi się niedawno chyba odblokowały, z tego co widzę. Nie pasują. Troszeczkę mi się nie podobają nadkoła w tym aucie. Wydaje mi się, że jest za duży odstęp między kołem a błotnikiem. Ale to tylko mój gust. Muscle, terenowe, sportowe. Tuner, zobaczmy tunerowe. Nie, spaduwa, sportowe. O, nie. O, nie. Kurczę, nie wiem co się zdecydować. Na pewno chciałbym jakąś taką dużą felę tutaj wpieprzyć. O, coś takiego? Nie. Nie. To jest fabryczna. Już miałem powiedzieć, najbardziej mi się ta podoba. I ta jest chyba najlepsza, zobaczcie. Wydaje mi się, że jak zamontuję jakąś niestandardową felgę, to zobaczcie o ile zmniejsza się średnica w ogóle koła. Dlatego mi się nie podoba ten odstęp między kołem a błotnikiem. Więc ja zostawiam standardowe felgi, mam to gdzieś. Dodatki tylko dam, kuloodporne i gitara. Czarny dym oczywiście. A może fioletowy, żółty, zielony, czerwony. Dajmy czerwony, co mi tam. Szyby limuzynowe, okej. No i tyle. Tak wygląda moje nowe auto. Mamy tutaj zdejmowany dach. Pokażę wam zaraz, jak wygląda animacja zdejmowanego dachu. Ale to dopiero jak zajadę do domu, bo no nie chcę po prostu, żeby Asuka zmokła. Chociaż możemy pojechać. O kurde, jak to wygląda. Zobaczcie. Tutaj może widzicie, a może nie, ale z tyłu samochodu jest spoiler, tylko że on jest schowany i niestety nie wysuwa się. A w niektórych samochodach w GTA online i w GTA 5 te spoilery się wysuwają. Bardzo szkoda, że tutaj się nie wysuwa. I jest jeszcze kilka aut w ogóle, w których się ten spoiler nie wysuwa. Kurde, jak to wygląda. Jej, te samochody w GTA to są po prostu mistrzowskie. Świetny jest, naprawdę. Zaraz sobie zobaczymy, jaką ma prędkość maksymalną. To auto, och kurde. Jedziemy na autostradę. Co prawda pada deszcz, ale myślę, że nie będzie to specjalnie przeszkadzało. Zobaczymy sobie przy okazji. Wow, ale w środku kozak jest. Słuchajcie, naprawdę bardzo ładnie wygląda. Zegar i wszystko. No to tutaj będziemy mogli bez problemu sprawdzić, jaka jest prędkość maksymalna tego auta. Lecimy. Mam nadzieję, że... Kurde, ale świetnie to auto wygląda, naprawdę. Te światła z tyłu są fantastyczne. I z przodu też zresztą, takie LEDy, wykończenie LEDowe. Bardzo ładnie wygląda. No dobra, tu mamy autostradę. I lecimy. Kurde, jak to wygląda. Naprawdę ładnie. Tylko ja bym wolał tutaj twardy jednak dach w tym samochodzie. A to dlatego, że nie do końca podoba mi się coś, co wam zaraz pokażę. Najpierw jednak sprawdzimy, ile to auto wyciąga. Muszę się przyjrzeć. 120 km na godzinę. Jadę po w miarę prostej drodze, w sensie nie z górki. To nie jest zbyt dużo, ale być może jeszcze po lepszym tuningu da się osiągnąć więcej. Natomiast ja mam taki motocykl, który się nazywa Hakaczu. I ten Hakaczu
osiąga właśnie też 120 km na godzinę w tym miejscu, więc uważam, że to nie jest aż tak dużo dla tego auta i spodziewałem się czegoś więcej. Ach. Kropelki na samochodzie prawie jak Forza Horizon. Nie no, przesadzam, ale wow, samochód jest mega szeroki, znaczy wydaje się taki mega szeroki z tyłu, bardzo, bardzo mi się podoba, naprawdę. No dobra, jedziemy sobie teraz albo pod jakiś dach, albo gdzieś, gdzie będę mógł sobie ładnie dach odkryć. Mek, zjedziemy sobie tutaj, żeby mi nie napadało na czuprynkę Asuki. Powiedzmy, że tu pojedziemy, tu jaki ładny rancher, w ładnym stanie. Tutaj coś znajdziemy. Nie wiem, czy tu będzie daszek jakiś. Co prawda parking tutaj jest, ale czy będzie dach? Tego nie wiemy. Nie, jakiś pawilon albo cokolwiek. Ale chyba nic nie ma, więc musimy się stąd zabrać i pojechać prosto do... myślę, że domu albo na jakiś inny parking, bo tutaj nic nie wskuram. Tu zjedziemy? Tutaj myślę, że zjedziemy gdzieś. No to pojedziemy sobie tutaj i poszukamy innego jakiegoś daszku, miejsca, gdzie mogę otworzyć ten cholerny dach. Ale chyba zanim znajdę jakiś taki daszek, jesteśmy na stacji benzynowej. Już miałem powiedzieć, że zanim znajdę taki daszek, to się skończy deszcz, ale na szczęście już coś tutaj znalazłem. Więc ściągany dach wygląda tak. To wygląda jak taka kopuła, jak taki kapturek, no nie? Chowany. I powiem wam, co słabo tutaj wygląda. Chodzi mi o... o to, że brakuje mi tu czegoś. Widzicie, jak na przykład jest tutaj taka przerwa śmieszna. Może tak będzie lepiej jednak widać. Tu jest taka śmieszna przerwa i brakuje mi tutaj takiego zasuwanego panelu, który by się zasuwał i zakrywał ten schowany dach jeszcze dodatkowo. Bo tutaj mamy taki otwór, do którego, nie wiem, mają nalecieć jakieś liście albo owady czy cokolwiek. Nie podoba mi się to do końca. Natomiast w środku auto wygląda ładnie i zwróćcie uwagę na fakt, że... właśnie, co się stanie jak wsiądę? Czy się zmienia ten kokpit? Ja jestem ciekawy właśnie, jak to wygląda w GTA. Tak wygląda to ze środka, kierownicy za bardzo nie widać, a jak się wysiądzie, to w sumie chyba wygląda tak samo, no nie? Czy coś się zmienia jak wsiadam? Raczej nic się nie zmienia pod względem graficznym, albo może się zmienia, a ja tego nie potrafię dostrzec. W każdym razie z tego co widzę, jest tutaj skrzynia chyba półautomatyczna, albo mi się wydaje. Jedno jest pewne, samochód jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Można sobie założyć dach. Wygląda to tak ze środka. Wow, po prostu wow. Nie? Ale no ogólnie wolałbym, żeby ten dach był troszeczkę lepiej rozwiązany, żeby ładniej się chował. No w obecnym, w tym wypadku wygląda to tak sobie. I może tutaj taka mała zmiana pod tym względem by się przydała. Ale ogólnie samochód bardzo fajny i też myślę, że często będę nim jeździł pod warunkiem, że no będzie się sprawował dobrze na tej drodze. Bo na przykład teraz mam zamiar, ojej, ale mnie zrzuciło strasznie. Teraz mam zamiar sprzedać Kometa, który no troszeczkę mnie ostatnio zdenerwował, bo ciągle się nim rozwalałem praktycznie. No ale zobaczymy. Tym też troszeczkę rzuca. Ale jadę teraz na deszczu, więc no ciężko, żeby nie rzucało, tak? Praktycznie każdy samochód leci tutaj bokiem. Na pewno dam jeszcze mu szansę, aby pobawić się nim, powiedzmy, na jakichś tam misjach, czy gdziekolwiek, jak będę grał online. Na pewno wyglądem jest over the top, jest po prostu fantastyczny. No i nic, moi drodzy, o kurde, nie do tego garażu zajechałem. Tutaj mam już pełno aut. No nic, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną na tym odcinku tuningu, nazwijmy to Jaguara F-Type'a, który, jak widzicie, miażdży pod względem wyglądu. Znaczy, to jest kwestia gustu, oczywiście nie każdemu może się podobać. Jeśli chodzi o osiągi, to jest tak sobie, przyspieszenie może nie jest najlepsze.
ale no, wszystkie inne aspekty, o których Wam powiedziałem, są tutaj naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach u mnie. Na razie, pa, pa.